Hej wszystkim, z tej strony Betów, witam was bardzo serdecznie ponownie w Twierdza Krzyżowiec, jest ze mną Hametsu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i kontynuujemy nasz rozwój gospodarki w naszych zamkach i zbliżamy się wielkimi krokami do wielkiej bitwy, którą ze sobą stoczymy. Dokładnie, ogólnie tak jeszcze chciałem tylko dla osób, które mnie oglądają, wyjaśnić, że dwa poprzednie odcinki zostały przedwcześnie zakończone ze względu braku miejsca na dysku. Niestety nie zwróciłem na to uwagi. Znaczy ogólnie ten czwarty to przeze mnie, bo ja miałem pilnować czasu. No ale akurat tam tylko dwie minutki poszły, więc aż tak wiele nie straciliście. Na ten moment, dosłownie chwilę temu założyłem nowy dysk 500 gigowy, więc nie ma teraz póki co strachu o to, że zabraknie miejsca. Więc o to można być w tym momencie spokojnym. Takie kilka słów na sprostowanie. Dobra, ja teraz muszę sobie tutaj obronę zwiększyć tym miejscom. No takim tym małym wejściom. Ja w sumie zauważyłem, że mniejsze opóźnienie jest już. No wiesz, teraz na moim internecie gramy. Nie można tutaj tego zbudować, mój pan. Już się tak nie chwal. Ale to trochę ciekawe, bo na początku graliśmy też na twoim internecie, no ty byłeś hostem i nie było problemu. Wszystko śmigało, nówka sztuka nie śmigana, a potem nówka się zdupczyło. Nówka sztupka. No, ja tu widzę, że my handel wymienny drewnem prowadzimy, moi drwale do ciebie, twoi do mnie. No można i tak. Nie można. Zabija mi, twój drwal mi pozabijał niewolników kilku. To wtedy jest owca syta i wilk cały. Tak to szło. Powiedzmy. Niech nikt nie śmie mi powiedzieć inaczej. Jezu, trzaskają mi drzwiami. Co za barany. Nieładnie tak. Dobra, gdzie to jest? Aha, dobra, tutaj jest ta wieża. Na rozkaz. Szybki marsz. Dobra. Ale to dziwnie wygląda. No cóż, nie ma być ładnie wyglądająco, tylko ma być praktyczne. Ma działać, to najważniejsze. No. Ten z tym żelazem tutaj ciśnie. Nie można tutaj tego zbudować. Dobra, zobaczmy jak tam jest sytuacja z jedzeniem. No właśnie, kurde! Skrybo, ty mi nic nie mówisz, że popularność spada? Co za... Chciałem powiedzieć pazdan, nie wiem czemu. Ej, tutaj nie ma tak jak było w Twierdzy Deluxe, że jak postawiłem coś pod murem, to wtedy się taki daszek robił? Jest, tak. Czekaj, bo ja nie mogę znaleźć muru dobrego. No chyba, że mam tak tutaj. A dobra, mam po prostu pod wieżą, nie mogę tak zrobić. A się już przestraszyłem. Po prostu nie umiesz. Ja nie umiem? Potrzymaj mi piwo. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jakby teraz tutaj to zbudować? Chyba nie mogę, bo nie ma równego terenu. Chociaż nie, tu jest. Albo trzeba po prostu inną bramę. A, tutaj z kolei już nie mogę zbudować. Nie można tutaj tego zbudować, panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Mój planie. A ci mnichowie mają teksty. Nie można tutaj tego zbudować, mój. Takie zbyt spokojne jak dla mnie. No co ci przeszkadza, Skrybo? Podatki, ha, dobra. Nasze zapasy złota stale rosną. Prawo popularności. Plus 4. Więc można trochę zaszaleć. Nie wiem, czy za bardzo. A jak tam z jedzeniem to wygląda? Nie jest tego na tyle dużo, żeby móc podwyższyć rację. Ale może coś się tutaj gdzieś już uda zmieścić. No jakby nie było... Jakby usunąć tą chatkę drwala. Aha, nie mogę teraz tego zrobić. Kurde no. Nie ma żadnych drwali na moim terenie. Tak to nie będzie. To dobrze czy źle? Jesteśmy gotowi! Znaczy w sensie, że trzeba ich wygonić. Jesteś nielubiany, mój panie. Dobra, dostępność piwa trzeba ten zwiększyć.
Jesteśmy atakowani. Przestać mnie atakować tutaj. Ale no jeszcze nie ścieli tego drzewa, co jest? Płynie wolno, płynie, biegnie. Co płynie? Co płynie? Nie, bo powiedziałem, jak ten na koniu wolno płynie. Można i tak. Ale ostatnio strasznie sporo grałem w Cywilizację Trójkę, bo sobie ją sprawiłem. Była na przecenie na Steamie. No i na początku nie ogarniałem, bo tam żadnego smołczka nie było. Też nie ogarniałem, jak to się gra specjalnie. I nie można tutaj tego zbudować. Porzuciłem tą grę tam na te dwa dni. Ale potem uznałem, że w sumie fajnie by się było nauczyć. Posiedziałem na tym trochę. Ogarnąłem, jak to działa, całą mechanikę. Tak mnie to wciągnęło. No. Że przy swojej drugiej rozgrywce, już takiej ogarniętej, gdzie już wiedziałem, co się robi. Tam chyba po 3,5 godzinach grania. Tam byłem w erze feudalizmu. Też jeszcze nie jestem za bardzo doświadczony w tą grę, więc muszę się to jeszcze sporo się jeszcze nauczyć, jak tam ogarniać, grać i tak dalej. Więc dość wolno doszedłem do tej ery feudalizmu. I uznałem, a mam sporo wojsk. Zaatakuję Japonię, żeby sobie zdobyć więcej terenu. No i podbiłem im 3 miasta, wszystko poszło gładko. Minęły 2 tury, a ci mi zjechali całe wojska. Ha, ciekawe. Dobra, te podatki im zrobię na brak podatków, żeby szybciej mi popularność się odzyskała. I stawię więcej browarków, bo widzę, że w chmielu mam dosyć dużo. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. A co ty gadasz, że brakuje pracowników? Ja mam nadzieję chociaż, że w twierdzy pójdzie lepiej. W sensie w twierdzy deluxe? Nie, w sensie w pojedynku z tobą. Że nie będzie tak, że ja tu wyślę całe wojska i nagle się okaże, że ty masz tych wojsk 18 razy więcej. Bo tamta rozgrywka się skończyła tak szybko, jak się zaczęła. No, masz te statystyki pokazane. W sumie rację. Chyba, że są ukryte. Nie, są pokazane. Nie wiem, czy to jest ten dobry pomysł, żeby właśnie pokazywać te statystyki, bo jak jest ta niewiedza, no to wtedy jest ciekawi, nie? To od następnego razu można sobie. No to musisz się wtedy pilnować. Statystyki. No, ja tu pamiętam, że miałem tutaj gdzieś targ. Co, zniknął? O, jest, ludzie przybywają do zamku i o to chodziło mi. Co się... Aha, bo mogło być tylko jeden targ. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze trzeba będzie tylko porobić. Myślałem, że mogę sobie jakoś fajnie tą wioseczkę rozbudować. 666 drewna było, uhuhu. Ty szatanie. Pozdrawiamy cię. Szatanie. Skosztuj naszej stali. Sir? Sir? Camembert? Ach, jak przyjemnie, to tu Camembert. No nie słyszałem tej reklamy nigdzie. No bo jej nie ma już pewnie. Pewnie ja. Znudził im się serek. Dobra, udało mi się tu zmieścić... Nie powiem pod czego. Może lepiej, tak będzie lepiej. Udało mi się tu zmieścić 4 krówki. Jakby ten Wacuś się pozbył tego pieńka tutaj, doszczętnie, to może bym nawet zmieścił jeszcze jedną. No też mam taki problem. Z tymi wystającymi peniskami drewnianymi. Tu bym chyba jeszcze żelazo zmieścił. Dokładnie. I to ile, łopanie. Gdy problem jest z tym, że ci drwalowie mi kurczę inne drzewa tną. Nie można tutaj. Nie te, które trzeba, nie? No. Żeby zwolnić miejsce. Twoja popularność rośnie. Bo oczywiście nie. Po co iść tam, gdzie jest bliżej? Lepiej iść tam, gdzie kurde. Gdzie Betuch nie lubi. O, proszę bardzo, pozbył się tego. Zanim coś wyrośnie. Pięknie, jeszcze starczyło miejsca. Teraz noście serek. Lud czci twoją osobę. A tutaj widzę praktycznie sami wegetarianie, bo zero mięsa tutaj mają. Sam chleb, jabłka i ser. No i piwo. Dobra, no ja, że właśnie mam też łagodny tryb rządzenia, żeby po prostu tą popularność zrobić, ale niech się spodziewają, że się zakończy kiedyś Dzień Dziecka. Ja mam w sumie 24 dobroci i 5 strachu, przez co mi wychodzi 90% wydajności. Jesteś drugim największym. Już chciałem krzyczeć jak dziewczynka. Także szeroki drogi. Kurde, nie wiem czemu, ale jak rekrutowałem mnichów, to był dźwięk tego.
Łucznika. O, co tu się stało? Przecież postawiłem na tej przed chwilą kamieniołom. Proszę tędy nie chodzić. Powiedz im, co to za porządki? Nowe porządki. Wiesz, trochę kiepskie porządki. Jesteśmy gotowi! Tu jak jesteście gotowi na to spoko. Tu jeszcze się kamieniołomek zmieści. Jesteśmy gotowi! Dodałbym powolę może. Tutaj chyba niepotrzebnie tych włóczników robiłem. Bo praktycznie mamy od razu dostępne lepsze jednostki. Tutaj teoretycznie jest tyle miejsca, że coś by się tutaj zmieściło. Tylko gra nie chce mi na to pozwolić. Oczywiście w twierdzy Deluxe można było się pozbyć tego paska na dole. Nie było tego. Tylko właśnie była możliwość usunięcia paska. A no widzę teraz. I teraz jak weźmiesz se w lewo, to ci się spłaszcza ekran. To równie dobrze można z spacją zrobić. No tak, no tak się robiło. Ewentualnie jakbym usunął jedną farmę chmielu, bo chmielu mam i tak sporo chyba, aż sprawdzę. Chmielu jest 38, piwa jest 84, więc na spokojnie o. Się z tym wyrabiają. Co bym tutaj zmieścił może jeszcze jeden serek. Patrz, H to jest twierdza, N to jest od razu najemnicy, a M to jest targowisko. Skróty klawiszowe. Znalazłem. O. To mi się podoba. Jestem taki przebiegły. Ratunku, pomocy! Kurczę, czemu to nie było nic groźniejszego? Szelma! Ja wygrałem! Ty przegrałeś! Szelma! Kiedy klikniesz tego za dużo, to odzywa się jakaś Iwona. Bez tego taj to by trochę inaczej brzmiało. No, można było z tego zrobić jakiś remix. Tak. Hultaj. No, widzę, że kiedy położyłem tutaj wojska, to już twój drwal nie przychodzi do mnie. Okej, trzeba będzie drastyczne metody teraz przeprowadzić na tych waszych jegomościach. Przeciwko mnie? No. O kurczę. Czuję się lekko zagrożony. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Których tutaj drwali ha. Bił. Rekrutów nie ma, tak? No to zaraz trzeba domki pierdupnąć. Tutaj osiedle rozbudujemy. Brak. Powiedzmy, że tu będą domki robotników. Powiedz mi, że to jest teraz do postawienia. Jakoś to tutaj wygląda. Jakbym mógł to jeszcze wszystko murem otoczyć, ale to by było piękne. Szkoda, że w tym żadnych ludzi nie ma. Pamiętam, że w intrze twierdzy Deluxe właśnie był gościu w dyby zapięty. I potem w outrze też był ten sam gościu. 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tutaj muszę inaczej postawić tych drwali. Żeby mi te drzewa rozwalali. Jesteśmy atakowani. A nie te. Gdzie atakowani? Właśnie mi też do ciebie wyskoczyło. Zapasów jest zapełniony. Ale u mnie nic nie widać. Ani cię widu, ani słychać. Skład zapasów zapełniony, o kurde. To żelazo, ile to kurde jest. I kamulec. Kameloty. Ja pamiętam, kiedyś byłem nad jeziorem. Wycieczkę szkolną mieliśmy. To kudy, jakie tam kamloty były. Nie dało się w ogóle pływać. Ale oczywiście trochę szukania i się znalazło jakieś miejsce bez kamlotów. Ja zawsze kombinowałem. Próbowałem iść na rękach w wodzie. Opierać się o rękoma. Żeby po tych kamlotach wejść gdzieś na głębszą wodę, gdzie tych kamlotów już nie było tylu. No ogólnie polecam takie rozwiązanie ubierać klapki, nie? Tylko zależy wodzie, jeszcze jaki muł jest, nie? Potem w wodzie nie wygolnie też w klapkach. Ewentualnie chyba, że dorzucisz nimi do brzegu. No tak. Zależy jak daleko jesteś. Jesteśmy atakowani. Bo na przykład jak jesteś tak na odpływie, kurczę, 2 kilometry od brzegu. Pamiętasz? No. Jak wychodziliśmy tam. Tak, pamiętam. I potem woda sunęła do przodu, do brzegu.
Trzeba było się ulatniać tamtąd. A dość szybko zaczynała sunąć. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wariatka po prostu. Aha, moje usznicy twojego typa z jabłkami zabijają. Nie, tylko nie z jabłkami, nie, kudę, potrzebuję jabłek, zostaw je. Wiesz, on przechodzi przez moją granicę, to... To nie wiem, ustaw tak. Jakiś punkt kluczek kontrolny, jakiś ten, przejście graniczne. No właśnie ustawiłem i oni go zabijają. A stoczka, kurde. Miałem w planach nagrać Papers, Please, tylko chcę go kupić najpierw. Ja też bym kiedyś nagrał, ale na razie... Jest Metro 2033, nie, Metro Last Light. Bo ukończyłem kiedyś dwa razy nawet Papers, Please, ale miałem wtedy konto Steam kolegi. A... Ukradłeś mu? Nie, dał mi, pożyczył mi na jakiś czas tego pasy i zagrałem w kilka gierek. Ja zobaczyłem, że ma Papers, Please i się wciągnąłem w to strasznie. Jakoś nie bardzo mi podpadła druga gra tych twórców, gdzie jesteś tam więźniem i tym telefonem świrujesz. Musisz tam się dowiedzieć jakichś rzeczy o tym gościu. Kojarzę tą grę, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała. Właśnie też, ona mi jakoś tak się nie spodobała. Okej, tutaj trochę więcej obrony dam. Tutaj też chciałem dać jakąś obronę. To usunę. A to chciałem wtedy dać bramę, ale... No właśnie... Nie dość równy teren. Chyba, że mogę jeszcze dać takie coś tutaj. Ci pijacy mi tutaj przeszkadzają w budowie teraz. No dopiero tutaj mogę dać... Oho, proszę bardzo. Jak to teraz wygląda z jedzeniem? Poprawiło się coś? 300 ponad jednostek. Ale i tak mam sporo kasy, to nie muszę podatków podnosić. Okej, więc tak, kiedy będziemy robić ataki? Myślę, że od następnego odcinka już można tak zacząć, wiesz, już na siebie nachodzić. Nie mówię, że od razu wysłać wszystkie jednostki, tylko już tak się sabotować nawzajem, wiesz o co chodzi. No. Chociaż kurde, jestem trochę przerażony, że mogę przegrać. Bo niedobrze rozpocząłem tą rozgrywkę. Bo widzę, że ty masz więcej niż dwa razy więcej wojsk niż ja. Spokojnie, tak jeszcze nie wypowiadamy sobie wojny tak kompletnie, więc nie wiadomo, jeszcze będzie trwała ta seria z tej właśnie potyczki. No nie wiadomo, to jest racja. Dobra, jak tam z żelazem? Znowu dużo żelaza. Kurde, ten jeden łucznik, on się nie może odnaleźć nigdzie. Weź na tą wieżę chociaż. Tutaj szybciej się żelazo zdobywa niż w Minecrafcie. Znaczy ja wiem, no w tych wszystkich nowych wersjach to zdobyć żelazo to jest parę minut. No wiesz, jak tyle tego jest? Kiedyś tak, węgiel zdobyłeś, ja pierdzielę, łoch, no. Szacun na dzielni. Teraz to w ogóle dodali lamy jakieś. No od razu dzwoniłeś do kumpli, mówiłeś, stary, węgiel w Minecrafcie znalazłem. Jak już? Po 3 godzinach grania? Swoją drogą, kurczę, moje początki z Minecraftem były dosyć ciekawe. Na początku na przykład nie wiedziałem, jak rozwalać drewno i tak dalej, bo ja klikałem tym przyciskiem zamiast go przytrzymać, nie? Moje początki z Minecraftem były takie, że po pierwsze nie miałem peceta, który by go uciągnął, a kiedy grałem na notebooku, to chodził w 15 fpsach, ale i tak się cieszyłem jak głupi i grałem na serwerach multiplayer, gdzie w pojedynkach zawsze zajmowałem podium, mimo tych 15 klatek. A. Słabi przeciwnictwo po prostu. Być może. Miałeś szczęście. A potem kiedy już... W sumie... Kiedy ja miałem lepszy PC-t? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Pierwsze gimnazjum jakoś dostałem lepszego PC-ta dopiero. Się męczyłem przez... 7 lat w sumie z tamtym klockiem starym. I wtedy kiedy już mi Minecraft chodził normalnie, to nie chciałem się już w niego grać. Aha. I to już... Smutne było w sumie. Ja sobie czasami wracam do Minecrafta, bo wbrew temu co ludzie mówią, że tam tylko dzieci grają w tego Minecrafta, to i tak lubię tą grę. Gdyż po prostu, no, lubię na przykład układać sobie klocki Lego, nie? No to takie... No, nie mogę powiedzieć, że to jest tak jak klocki Lego, bo bym skłamał.
ale po prostu... No taka... Taka sama frajda jest, nie? Jakbyś możesz się wykazać... Możesz się wykazać inwencją twórczą. No, ja na przykład sobie na PlayStation 4 kupiłem Lego Worlds. To tam możesz nieskończoność mieć klocków. Właśnie ja myślałem o Lego Worlds kiedyś, bo słyszałem, że fajny sandbox, ale jakoś się nigdy do niego nie przekonałem. W ogóle na początku to masz trochę mało klocków, nie? Ale potem zdobywasz je. Zdobywasz takie pojedyncze klocki do ustawiania. Ale to jest taki tryb, że możesz pojedyncze klocki ustawiać. No. Ja ogólnie, nawet w tym roku żeśmy ze znajomymi z tego zhostowali serwer w Minecrafcie i pykaliśmy w sumie przez tydzień ponad. Potem jakoś się to posypało, a teraz znowu. Ostatnio padły plany, żeby odpalić znowu nasz serwer. Ja teraz tak... No. Myślę, że w sumie to już tak od przyszłego miesiąca, jak się czerwiec zacznie, już będzie luz. Coś mi wleciało do pokoju, czym ty jesteś? Wynoś się stąd. No, może kiedyś my nagramy razem Minecrafta. Być może. Chociaż nigdy nie planowałem nagrywać Minecrafta raczej. Tak pograć dla siebie bardziej. Tak, bo co, bo hejty? Nie hejty. Po prostu mam inne plany z tej serii. Aaa, takie buty. Minecrafta nie było na tej liście. Ogólnie to bardzo fajna pogoda jest. Przez pół maja padał śnieg. Znaczy może nie codziennie, ale z rana dużo śniegu często było. U mnie było ciepło i padał deszcz. No, a teraz od tego tygodnia jest tak gorąco. Dzisiaj 26 stopni. Dalej jest gorąco, nie mam pootwieranych okien. Jeszcze mi jakieś gówna wlatują do pokoju teraz. Aha. Coś mnie zje w nocy. No jakieś belzebuby. No. Gwiazda zaranna. Antychryst. Czopek do dupny. No takiego określenia na diabła nie znałem jeszcze. Spontanik. Sportacus. Gdy leniuchowo, to była fajna bajka. Fajna kreskówka. Szczerze, teraz jak to oglądam, to... taką żałość czuję. W ogóle jest ten... ta muzyka tego Robiego Zgniłka. I am number one. No teraz to jest mem na skalę światową. Nie, najlepsze memy i tak są z Big Smoke'iem z San Andreas. Ta, na przykład What is Cheese. Ja wczoraj znalazłem... To była przeróbka What does the fuck say, bo What da, does Big, Big Show, Jezus, Big Smoke say. Uwielbiam. Number nine. Przecież to jest... zamówienie, nie? Jego. Tak, to w ogóle szacun, że on to zjadł. GTA San Andreas będzie na moim kanale ogólnie też kiedyś. Jest to moja druga gra. Moje drugie GTA, które lubię. Drugie ulubione. Oczywiście na pierwszym miejscu jest GTA Vice City. Ogólnie nie mam ustawionego stopera, ale wiem, że już były dwa zapisy gry. Jeszcze jeden zapis i będzie można kończyć. Tak teraz cały czas, mimo tego nowego dysku, znaczy nowego, kisił u mnie w szufladzie przez... od wakacji praktycznie. Teraz wpadłem na pomysł, że w sumie można go podłączyć. Mimo tego nowego dysku cały czas patrzę na te klatki, czy się przypadkiem nie wyłączyły nagrywanie. Dobra, muszę sprawdzić, czy te drzewa zostały usunięte. No coś tutaj usunęli, tylko kurde, tu jeszcze są te pięki. Więc proszę mi tutaj robić. Raz, nie można dwa, tutaj tego zbudować, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze drwali ustawię. Żeby mi po prostu te drewno usunęli, no bo kurde, przeszkadza mi to. I przydałoby się jeszcze sobie zwiększyć produkcję broni. To skład zapasów zapełniony? No. Ogólnie... Tak się zapytam, bo w sumie nie pamiętam, ja tobie wysyłałem ten Metal Gear Awesome? Tak. Jezu, to jest cudowne. Dla fanów Metal Gear Solid obejrzeć sobie Metal Gear Awesome i zobaczyć, jakby była przedstawiona fabuła danych części z takiej śmieszniejszej perspektywy, to
zupełnie inne podejście, kiedy się znowu w te gry gra. No ja ogólnie tylko grałem w Metal Gear Solid 5, ale nie przeszedłem całego. Przeszedłem tam kilka misji, ale potem przerzuciłem się na Wiedźmina. Będzie trzeba kiedyś do tej gry wrócić. No ja generalnie próbuję platynkę wycisnąć, mimo tego, że nie zajmie mi to krótko na pewno. Ja nie będę robił tam platyny, za ciężkie dla mnie. Ruszać się! Platynę mam... mam dwie platyny. Jedną mam z Ratcheta i Clanka. To była moja pierwsza gra na PlayStation 4. Zostawię ją, zdobyłem. I... platynę z Fallouta 4 zdobyłem. Ja mam tylko platynę chyba z Wiedźmina Trójki. A innych gier jeszcze nie wyplatynowałem. Batmana Arkham Knighta próbowałem wyplatynować, ale... po jakimś czasie... się przerzuciłem na jakąś... Nie znudziło się, bo to jest świetna gra. Tylko się przerzuciłem na jakąś inną grę. I nie dokończyłem tego dzieła jeszcze. No, Batmana to nagrałeś na początku samym. No, Arkham Asylum. Jeżeli chcecie poznać początki Hametsu, no to polecam wam obejrzeć jego serię z Batmana. No nie, szybko trzeba niepubliczne wstawić. No czemu? Nawet ten, dobra jakoś była filmów. No ja taki żarcik, spokojnie. W porównaniu do mojego na przykład Meta 2033 dwóch pierwszych odcinków, bo tam nagrywałem wtedy kamerką internetową. Dźwięk? Oczywiście nie twarz, tylko właśnie dźwięk. Nie, to ja na początku nagrywałem mikrofonem. On się nazywał Trust Stars. Ja go kupiłem bodajże w Saturnie za 30 zł, niecałe. I on się w sumie rozwalił podczas gry w CS-a. O kurde. Znaczy trochę mu pomogłem. Ale... potem nie wiedziałem... Nie chciałem kasy wydawać na jakiś badziewny mikrofon, więc wziąłem mikrofon z tych słuchawek, jako że te słuchawki mają jedno wejście jackowe, a ja nie mam takiego portu w komputerze, więc uznałem, że kupię sobie przedłużacz do jacka i wokół statywu ze tamtego trusta go po prostu owinę kilka razy. No i tak on żył, aż do ostatniego czasu, kiedy po prostu wysiadł. A teraz był zastrzyk gotówki lekki, więc śmigam na Nowoksięce 1. Również nie spojrzałem, kiedy go zamawiałem. Zamówiłem wersję bez statywu. I w sumie podobnie jak tamten mikrofon od słuchawek, jest podpięty do statywu od Trusta i owinięty kablem, żeby się trzymał. No ty, rolmopsie, kurde, ja chcę postawić sobie sad, nie, nagle mi wyrosło drzewo. Co za szwagier? No nie. O, tu widzę, że kurde, powycinali te drzewa mocno. No w sumie, jak się ma, kurde, 100 drwali, no to wiadomo. Dobra, ja bym w sumie zabezpieczył sam zamek, kurde. Jak się przedostaną jacyś asasyni, może już tutaj idą w tą stronę. To kurde, lipka będzie. Tiszka. Kiszka. Kaszanka. Ja nie lubię kaszanki. A mi smakuje. Ale taka z ogniska albo z grilla. Z patelni, o, tak średnio. To się w sumie z ogniska bardziej. No w sumie niedługo sezon grillowy. Właściwie to z taką temperaturą to już można zacząć grillować. Dzisiaj 26 stopni, to w szkole się skwierczało prawie, że. No dobra, dostałem wiadomość od rodziców, że śpią i muszę teraz ciszej trochę mówić. Tak więc od teraz będę ciszej. Mam nadzieję, że nie będzie to wam przeszkadzać. Właściwie to jak się tak teraz przybliżasz do mikrofonu i się przybliżyłeś, to się przestraszyłem, że w sumie, nie wiem, jakiś pedofil przyszedł. O nie. Czekamy na rozkazy. No dobra. W sumie to ten mur jest całkowicie zamknięty tutaj. Tylko to miejsce mi tutaj denerwuje, bo przez to mogłoby coś przejść, więc ja bym tutaj jednak bym ten mur pierdupnął. Znaczy już wiem, że tam nie należy przechodzić, gdziekolwiek by to nie było. Znaczy i tak byś nie przeszedł, bo tutaj są te skały z mapy, tylko... Ja bym nie przeszedł? Trzymaj piwo. Zapisuję. Okej, to jest trzeci zapis gry. Jesteś drugim największym władcą. Ej, co jest? Coś się chyba zacięło.
Witamy was po cięciu. Niestety problemy techniczne. Mi niestety wywaliło inter druta neta i posypała się gra. Tutaj mi za jakiś czas wyskakuje połączenie, znaczy komunikat o połączeniu, więc żeby uniknąć jakichś problemów, znowu po prostu się pożegnamy, jako że i tak to miał być już koniec odcinka. Więc mamy nadzieję, że się wam ten odcinek podobał. Jeżeli tak, to pokażcie to zostawiając łapkę w górę i komentarz. Zapraszamy was na następne odcinki. Do usłyszenia następnym razem. No, do zobaczenia.